Cześć, tutaj Michał, tutaj Wiewiór, a to jest wasze 38. Hex News. Tym razem ze świata będziemy mieli stosunkowo mało wiadomości, ponieważ niewiele się działo. Na stronie Fantasy Flight Games na przykład są same jakieś preview oraz informacje o tym, że niektóre rzeczy są już dostępne i się ukazały. No i prezentacje właśnie tych rzeczy, które wyszły, więc jeśli jesteście zainteresowani, no to możecie sprawdzić na ich stronie internetowej. Natomiast jeśli chodzi o wiadomości ze świata, no to jedna tylko informacja, mianowicie IDW Games ogłasza, że na Kickstarterze zamierza wykonać reedycję gry Cat Tower. Cat Tower jest to taka gra, którą zrobił Azacen z Tajwanu. Słynie on z tego, iż on wydaje swoje gry samodzielnie, bez udziału żadnych wydawców. W związku z tym tytuły, które produkuje, są stosunkowo ciężkie do zdobycia. Dzięki temu, że na Kickstarterze IDW Games postanowiło wydać jego grę, no to jest możliwość, że trafi ona również do szerszego grona odbiorców. Warto przy okazji wspomnieć o tym, że słynie on raczej z takich stosunkowo prostych tytułów. Na przykład Doggy Go polega na tym, że mamy takie pieski w kształcie sześcianów, no i staramy się je ułożyć w odpowiedniej konfiguracji. To znaczy one są jakby płaskie, ale wyglądają jak sześciany. I gra ta wymaga bardzo dużo wyobraźni przestrzennej. Sama gra Cat Tower polega na tym, że mamy takie karciane, zgięte delikatnie kotki, które musimy ułożyć w wieżę, no i jej nie przewrócić. Czyli taka standardowa gra na zręczność. Okej, ale przechodzimy teraz do Polski. Co się działo w Polsce? Pierwsza informacja pochodzi od Trefl Joker Line, którzy zapowiadają nową grę na październik-listopad, która będzie łączyć aplikację komputerową wraz z grą na planszy. Tytuł ten ma nazywać się Brooms. Jeszcze niewiele na ten temat wiadomo, aczkolwiek to co wiadomo, to to, że gracze mają uczestniczyć w szalonym wyścigu, w którym to będziemy latać na różnych miotłach, dywanach i tego typu rozwiązaniach transportowych. Więcej informacji ma się ukazać wkrótce, nie wiadomo jeszcze kiedy. Games Factory Publishing prezentuje kolejne cele kampanii na Wspieram To do gry Namiestnik. Zebrali oni już 78% potrzebnej kwoty i zostało jeszcze 20 dni. Więc jeśli jeszcze się nie zdecydowaliście na to, żeby wesprzeć ten właśnie tytuł, no to tutaj w Heksie macie takie ulotki, które powinny was być może trochę przekonać do tego, że warto wesprzeć ten tytuł. Natomiast jeśli wasze rodziny, wasze dzieci, żony, matki, znajomi też jeszcze się nie zdecydowali, że chcą mieć i wesprzeć właśnie ten projekt Namiestnika, no to możecie wziąć więcej tych ulotek, leżą one na barze i przekazać właśnie im, żeby się zdecydowali, ponieważ wspieranie jest całkiem fajne i ta gra jest na pewno warta spróbowania i warta posiadania. Teraz parę informacji od Krakowskiej Galakty. Pierwsza to to, iż 27 sierpnia startuje siódma fala dodatków do gry X-Wing Miniatures Game. Znajdziemy w niej K-Winga, TIE Punishera, Wściekłego Psa oraz myśliwiec typu Kirhax. Wracają nowe elementy gry Catan w nowej odsłonie, mianowicie dodatek Miasta i Rycerze oraz dodatek na 5-6 graczy do dodatku do rozszerzenia Kupcy i Barbarzyńcy. No i na koniec Galakta informuje, że między 13 a 15 listopada będzie duże wydarzenie organizowane przez Fantasy Flight Games, które nazywa się Fellowship 2015. Będzie ono polegało na tym, iż każda grupa, która będzie partycypować w tym wydarzeniu, otrzyma scenariusz składający się z 50 kart do gry Lord of the Rings Living Card Game, przy czym Galakta zapowiedziała, iż ten scenariusz zamierzają przełożyć na polski i wydać jego polską wersję. Koszt udziału w tym turnieju będzie wynosił 75 zł i osoby, które będą w tym uczestniczyć, otrzymają kartę Legolasa z alternatywną grafiką oraz matę do gry. Galakta przyjmuje zgłoszenia do 28 sierpnia, natomiast my, jako Hex, będziemy to wydarzenie organizować również tutaj, przy czym wpłaty dla nas należałoby kierować do 27 sierpnia, ale wydaje mi się, że wiadomości mogą się niestety pojawić już delikatnie za późno, chociaż przypominam, iż zarówno Przemek, jak i Repek
na naszym profilu facebookowym informowali o tym, że to wydarzenie będzie tu organizowane. Teraz parę informacji od wydawnictwa Portal. Pierwsze to to, iż zapowiadają wydanie dodatku do gry Tezeusz, Mroczna Orbita. Będzie to drugi dodatek i będzie się nazywał Łowcy. Pojawi się on na targach w Essen 2015 i sugerowana cena detaliczna to 55 zł. Drugą informacją od Portalu jest to, że planują drugą edycję gry karcianej Konwój. Ma ona się ukazać w październiku 2015, sugerowana cena detaliczna 65 zł. No i informują również, iż w przedsprzedaży gry Istanbul jest możliwość otrzymania bonusowego kafelka lokalizacji, który ma się nazywać Budka z kebabem. Jest to taki mini dodatek. Rebel prezentuje, jak będzie wyglądać gra i jak będzie wyglądać rozgrywka w grze 7 cudów świata pojedynek. Tytuł ten ma się ukazać w październiku 2015. Jest to gra dwuosobowa autorstwa duetu Anton Bauza i Bruno Catala i zapowiada się naprawdę świetnie. Lacerta informuje, że od 8 października wjeżdża do Polski wielka zaraza, z którą będziecie sobie musieli poradzić, wielka epidemia pod tytułem Pandemic Legacy. Dla przypomnienia, jest to wersja Pandemic, w której to każda rozgrywka jest inna, ponieważ podczas gry część rzeczy musicie dopisać na planszy, część rzeczy musicie zniszczyć, część rzeczy musicie stworzyć, więc tak naprawdę wasza gra Pandemic Legacy będzie zupełnie inna niż cudza gra Pandemic Legacy. No i druga informacja dla Certy to to, iż od 10 sierpnia macie dostępną instrukcję do gry Kawerna na ich stronie internetowej. No i ostatnia informacja, tym razem od wydawnictwa Egmont. Mianowicie w poniedziałek ogłosili oni premierę swoich dwóch zręcznościowych tytułów, które nazywają się Plusk oraz Zlot Pingwinów. Plusk to taka gra, w której mamy stertę takich drewnianych kafelków, no i trzeba je ułożyć na sobie, no i pierwsza osoba, która zepsuje stos, no to przegrywa, czyli coś podobnego do Mistakos, no i też takiej bardzo starej drewnianej butelki, na której się układało takie żetony, no i do Jengi też podobne. A druga gra to Zlot Pingwinów, który oryginalnie się nazywał Mount Pingo. Został wydany w tym roku 2015 przez wydawnictwo Huch & Friends. No i polega to na tym, że mamy taką poruszającą się platformę i musimy do niej doczepiać różne rybki, karty pingwinów, etc. Okej, teraz parę informacji o tym, co się będzie działo w Heksie w najbliższym czasie, przez najbliższe dwa tygodnie. W sobotę mamy Cthulhu Wars, w niedzielę mamy turniej gry Magic the Gathering. Za tydzień w sobotę mamy szkółkę gier planszowych, natomiast za tydzień w niedzielę mamy Ligę Hearthstone'a oraz Ligę Gry o Tron. Okej, to tyle na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć! No i mam nadzieję, że tym razem nie było zbyt dużo gibania i było trochę lepiej. I mam nadzieję, że będziecie tym razem bardziej zadowoleni niż ostatnio. Pozdrawiam i dziękuję za konstruktywną krytykę.